Kochałam cię dziś rano, ust naszych ciepła słodycz, jak senna złota burza, nad tobą moje włosy, przed nami na tym świecie już inni się kochali i w mieście albo w lesie też tak się uśmiechali. Jakich wykonawców dzisiaj mogliśmy wysłuchać podczas twojego koncertu? Przede wszystkim mogliśmy wysłuchać Coena, bo to zakochana w Coenie, prawda? Janis Joplin i moje piosenki autorskie. Dzisiaj tylko czuję na sobie ten chłód, pragnę, by ktoś stopił ze mnie ten lód. Posłuchaj szczęście, jak ci nie po drodze do mnie jest. Ty biedne naprzeciw, tylko powiedz, gdzie mam biec. Ślepy trach, czy jest gdzieś tu, czy tam, w kraju Lucky Strike. Tutaj w ratuszu po prostu jest przepiękna akustyka, żeśmy się cudownie słyszeli. Wszystko dokładnie. No, naprawdę, że ja życzyłabym sobie więcej takich brzmień, takiej akustyki. No i pewnie też zasługa akustyka pana tutaj, który też to kręcił, prawda? Także jestem zachwycona. Jestem zachwycona tym miejscem, naprawdę. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on. Czyli Joplin, Coena. Masz również swoje utwory. Tak, tak. No, nagrałam płytę swoją 2 lata temu. Moje jutro. Wypadałoby po tych 2 latach znowu coś nowego wykombinować. Uwielbiam pisać, uwielbiam tworzyć, a potem wykonywać to jest dosyć trudno, dlatego że to już jest moje. Mnie to zdecydowanie więcej kosztuje niż cover. To nie było to łatwe, ale w końcu się udało. Ale myślę, że teraz jakbym nagrywała płytę, to ona będzie już może nie taka wypasiona jak tamta. Może być taka akustyczna, spokojniejsza. Myślę, że bardziej zespołowo bym już myślała. Nawet mogłabym ją na setkę w studio nagrać, bo tych muzyków, których mam, ja uwielbiam z nimi grać. Oni po prostu są mistrzami. My rozmawiamy świeżo po koncercie w Kamiennej Górze, a powiedz mi, gdzie jeszcze koncertujesz? No różnie. Mam takie przerzuty właśnie bardzo, typu tydzień temu Grudziądz, tu Kamienna, a za tydzień Sandomierz i zupełnie przeciwległy kraniec. Rozrzut taki dosyć duży, po prostu wszędzie. A zdarza ci się poza granicami kraju? Tak, tak. Dużo w Niemczech grywam, w Berlinie, w Hamburgu, w Hanowerze. Z tym, że są to koncerty głównie dla Polonii, chociaż grałam w klubie ten 66, ten, gdzie Beatlesi tam debiutowali. Ach, pokaż mi swe piękno, póki nikt nie widzi nas. W twoich ruchach odszedł chyba Babilonu czas. Wolno to, co wolno, widzieć tylko mnie. Tańcz mnie po miłości kres. Dance me to the end of love. Trudniej napisać utwór swój, czy przygotować się do jakiegoś coveru? No to zależy jaki, bo przygotować się do coveru Janis Joplin nie jest łatwo. Tu trzeba naprawdę sporo jakby to zrozumieć w ogóle, na czym to śpiewanie polega. Śpiewanie Coena też wcale nie jest łatwiejsze, dlatego że tu chodzi o coś zupełnie innego niż u Janis. Tu nie chodzi o wokal, tu chodzi o całą metafizykę, jakąś filozofię, głębię, coś, co jest poza sprawami muzycznymi zupełnie.
Więc to nie są rzeczy łatwe. Ja te rzeczy mam przygotowane już od dłuższego czasu. To jest we mnie już gdzieś tam troszkę we mnie, prawda? A swoje rzeczy to jest takie pokazanie swojego wnętrza, takiego prawdziwego, jakie ono jest. I to jest taka sprawa trochę krępująca. Zawsze no, mam rodzaj takiego jakiegoś obnażenia siebie, coś takiego wstydu trochę, takiego zażenowania, że teraz muszę pokazać siebie i jak to będzie odebrane, może już się nie mogę tak chować. Dałeś mojej kobiecie swego życia ledwie strzem. Dzień zakochanych, pokochałaś Kamienną Górę? Ja Kamienną Górę kocham, mimo deszczu. I publiczność super, także no, ja tu przyjechałam w ten deszcz z radością. Pan cieszył się, gdy Dawid grał, ale muzyki dziś tak nikt nie czuje. Kwarta i kwinta, tak to szło, raz wyżej w dur, raz niżej w mol. Nieszczęsny król ułożył alleluja, 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 alleluja. Wiarę nic nie chciałeś brać, lecz sprawił to księżyca blask, że piękność jej na zawsze cię podbiła. Kuchenne krzesło tronem twym ostrzygła cię, już nie masz sił i z gardła ci wydarła.